poprzednio odsłonie pokazywałem wam, że w nawarze nie mam podsofitki. A jest ku temu prosty powód. Ponieważ leży tu. Nie wiem, czy widać. A jest ku temu powód, ponieważ modyfikujemy, a mianowicie producent dał jak dla mnie za mało miejsca na przyciski. Więc trzeba coś z tym zrobić. A co mogę zrobić? No jedynie pogrzebać w drewnie. No. Co mogę więcej zrobić? Idzie kupić podsofitkę z Australii sprowadzaną oczywiście, ale 1500 zł za trochę wytłoczki, jak dla mnie stanowi za dużo. Za sklejkę jak na razie dałem z 30 zł. Dobra, a co będzie w tej podsofitce? Przyszło parę gratów od naszych braci Chińczyków, plus moje dobre wysłużone radio Prezydent Johnny 2. Parę przycisków, jeszcze nie wszystkie dotarły, ale z tego co widzę, w autach one się sprawdzają dosyć dobrze, chociażby z tytułu podświetlenia LED-ami wewnątrz. Montaż pod przyciski. No i wymieniamy. Są na pewno, powiedzmy sobie szczerze, daremne oświetlenie nawarowe na trzy takie listwy LED. Będą rozmieszczone w podsofitce. Oraz jak każdy mamy teraz kamerę w aucie, będzie to przyszłe zasilanie kamery. Po prostu będzie kabel wychodził spod podsofitki, nie będzie mi się dał na przedniej szybie. Chińczyków. I tam też nie poszalałem, bo może stówę, może dwie wydałem. No a dalej myślę się w 1500. Więc zobaczymy, co z tego będzie do końca. Jak wyjdzie, na pewno wam pokażę w całym filmie. Na końcu tego filmu będziecie mieć. A że będzie on składany przez parę miesięcy, no to już trudno. Dobra, do roboty.